Etiopia. To tu znaleziono najstarsze narzędzia liczące ponad 3 miliony lat, które wyznaczyły początek paleolitu. Teraz wyobraźcie sobie, dolina rzeki Awash w Etiopii. Teren okresowo zalewany przez wezbrane wody. Podczas szczególnie wysokich stanów wody w rzece silny nurt zabiera ze sobą nawet kamienie. Gdy żywioł uspokaja się, na rozległym teraz brzegu można znaleźć piękny, lśniący szklistą czernią obsydian. Obsydian to szkliwo wulkaniczne, które powstało podczas natychmiastowego zastygnięcia lawy. Nie dość, że wygląda efektownie, to jest świetny na narzędzia. Prekolumbijskie miejskie cywilizacje Ameryki Południowej i Środkowej używały takich narzędzi, ani myśląc o szukaniu jakiegokolwiek innego surowca. Ale chwilowo nasz wehikuł czasu zatrzymał się dużo dawniej, bo 1,2 miliona lat temu, we wspomnianej dolinie rzeki Awash. Jest tu pracownia kamieniarska, w której wytwarza się narzędzia z obsydianu. Nie szałas, przy którym ktoś coś tłucze. Chodzi o miejsce, w którym nie mieszka się, lecz jedynie niedaleko złoża wytwarza narzędzia. 1,2 miliona lat później badacze odkryli tu nieco rdzeni od łupków, ale przede wszystkim i w największych ilościach piękne narzędzia bifacjalne o dwustronnej symetrii. Obsydian jest kruchy i do tej pory uważano, że Homo erectus, bo jemu przypisano te narzędzia, nie był w stanie używać tak wymagającego materiału. A więc ludzie ci, żyjący około miliona lat przed Homo sapiens, wiedzieli, kiedy wylewa rzeka i w odpowiednim czasie pomiędzy zalewami okolicy i gdy grunt przestał być zabagniony, przychodzili wytwarzać efektowne, trudne w wykonaniu narzędzia. W dodatku wykonywali je, powiem to, wręcz hurtowo. Musieli więc nie tylko umieć to robić, lecz mieć w tym dużą wprawę. Dla przypomnienia dodam, że w swoim życiu codziennym Homo erectus używał ognia. Cześć. Cześć po raz kolejny. Dzisiaj? Z gościem. Tak. Witam. CJ. Rowerowo po 50. Rowerowo po 50. I inne bushcrafty. Staram się, aczkolwiek w sposób taki, no, bardzo... Kawał faceta, który sobie radzi w terenie. Dobrze. Nie będzie o zabawkach dla facetów. Nieprofesjonalnie. O bardzo starych zabawkach dla facetów. Czyli wyobraź sobie, będzie o zabawkach tak mniej więcej przed 200, 300, 400 tysięcy lat. Zaczęły się one 1 700 000. Bardzo 1 700 000. Tak. Wtedy chyba odkryto szwajcarski scyzoryk. Tak. Czyli scyzoryk armii szwajcarskiej. Tak. Dobrze. Ale nie był metalowy. Nie był metalowy. Ale był piękny. Nazywamy go w tym momencie, znaczy angielska nazwa jest fajniejsza. Hand axe. Albo biface. Biface. Polska pięściak nie do końca oddaje urodę tego, czym i charakter tego, czym on był. A cóż to było? Był to typowy gadżet EDC, czyli ekwipunek dźwigany codziennie. Tak. Dlaczego mówię o scyzorykach szwajcarskich? Przy którego wytwarzaniu bardzo dużą wagę przykładano do jego urody. Symetrii. Czyli aspekt estetyczny miał znaczenie. Dokładnie. Tak samo jak na przykład obecni faceci. Tutaj sięgamy do zasobów. No, tylko poczekaj, bo ja muszę dwie kieszenie aż wyciągnąć. No. Mówiłem, człowiek zaprawiony, mający tak. Bardzo... Ty to masz taki myśliwski, porządny, kurczę. Ja to mam taki, wiesz... Ręczna robota. O, tutaj mam śrubokręcik, tutaj mam te obcążki, a tu mam jeszcze ten, właściwy nóż. Ty czujesz się jak milion lat temu? Nie, przy ognisku. W żadnym wypadku. Przy ognisku, tak. Pokazując kolegom. Tak, dokładnie. Owe narzędzia trwały do jakichś 50 tysięcy lat temu. Coś się wtedy pewnie zmieniło, być może kulturowo. A być może jeszcze nie znaleźliśmy, bo to też tak bywa. Aha. Być może one są starsze, bo i też być może nie znaleźliśmy.
bo to też tak bywa czasem. No, ale jakie one były? Piękny liściowaty kształt. Chodziło w nim o jak najbardziej idealną symetrię. Były grubsze, cieńsze, bardziej sercowate, bardziej trójkątne. Ale to znaczy, że ci ludzie, skoro wytwarzali tak piękne przedmioty, to oni się nimi chwalili po prostu, czyli jakaś była też... Słuchaj, najciekawsza też, jest rzecz jedna. Znaczy, ważne jest, że były też inne narzędzia, bardziej specjalistyczne. Można by powiedzieć, że to nie musiałoby istnieć. Czy jesteś w stanie swoim maxi-toolem rozkręcić samochód, naprawić kran, naprawić komputer? No nie. Znaczy, dobrze. Jest to tak zwany... W pewnych warunkach, tak. W pewnych warunkach, w pewnym zakresie. Tak. Fajnie mieć pod ręką, bo jak się umie go używać, też przekonani jesteśmy, że ludzie milion lat temu umieli, no inaczej by nie przetrwali. No to generalnie rzecz biorąc było to po prostu narzędzie uniwersalne, które w każdej sytuacji można było próbować użyć do cięcia, rąbania, przekłuwania, skrobania. Do niczego się nie nadawało idealnie. Ale o ile mieli kieszenie, w każdym razie w jakiejś formie przy sobie, warto było mieć. Ilość pracy, ilość wysiłku włożona na wykonanie tego narzędzia świadczy o tym, że z całą pewnością musieli je nosić. To nie jest coś, że podnosisz ziemi, odłupiesz kawałeczek, potniesz królika, wyrzucisz kości i narzędzie za siebie. Ale to aż dziwne, wiesz, bo byłem pewny, że właśnie to jest ciekawe, kurde, bo człowiek myśli o tym człowieku pierwotnym, że on te narzędzie budował tylko w celach praktycznych. Nie. Czyli miał taki sam po prostu zmysł estetyczny, jak my naprawdę, że my lubimy... Nie wiem, czy taki sam. Ja na przykład lubię wypić kawę w fajnej filiżance, no. Prawda? Specjalnie kupiliśmy sobie, no nie, Kasia? I to nie dużo inaczej smakuje, ale przyjemniej mi jest. Inaczej. Inaczej. Jednak inaczej. Inaczej. To tak... Tu jest przykład. Mhm. O tak. W ogóle na oko oceniają, że ten człowiek, który to wytwarza, to homo erectus, nawet nie homo sapiens. Symetria. Były grubsze, cieńsze. Dbali, żeby na przykład, jeśli była skamieniałość, żeby ona została wyeksponowana. Zobacz, że on nie ma jej odbitej z powłok. No tak. Prawda? Kasia, zobaczyć? Ktoś chciał to mieć. Rzuć okiem. Dobra. Specjalnie zostawiona skamieniałość. No bo ładna. Tak? Mhm. I chodziło o symetrię. Ja myślałem, że to chodzi o dopasowanie do ręki po prostu. Większe... Ale wtedy już wytwarzali też biżuterię? Nie znaleziono na razie. Ale to jest szansa, zależy nie? Kiedy. Aha. 50 tysięcy wytwarzano, 100 tysięcy wytwarzano. No. Milion nie znaleziono. No podejrzewam, że tak, bo baby się zawsze chciały stroić. Jak się potrafiło takie ładne rzeczy zrobić? No to oczywiście, no to za problem zrobić biżuterię, nie? Teraz a propos do ręki. Jeśli chodzi o funkcjonalność narzędzia, to nie są potrzebne takie. Odbić jeden brzeg i jest. Lepiej, jest można, wtedy lepsze. Ona wtedy tak, były takie, były używane i pasuje wtedy też do ręki. Tutaj była absolutna dbałość o urodę. Czasem to jest również z kamienia. No tu są też takie, tylko małe. Ale chodzi tutaj o urodę kamienia. A do czego te małe służyły? Bezpośrednio nie znaleziono, do czego one służyły. Mogą służyć no, praktycznie tak jak scyzoryk do wszystkiego. Ciekawe. Znaczy pamiętaj, że no, przecież ci ludzie, tak jak my, no może nie dochodzili do poziomu kiełbaski, ale tego królika też na ciepło przy ognisku, które sobie oczywiście metodami bushcraftowymi skrzesali, prawda? No pamiętaj, że te narzędzia korespondują w pewien sposób ze śladami najstarszych, znaczy z najstarszymi świadectwami używania ognia przez człowieka. Tak. Przecież to jest też około 1,9 miliona lat. No tak. To są tego typu, tak głęboko sięgamy. I znowu, zawsze trafiamy na jedną silną uwagę. To są najstarsze znalezione świadectwa. Co było przedtem? A cholera wie. Z różnych przesłanek to można... To znaczy, że nie można określić wcześniejszych znaleźć, czy po prostu nie ma? Po prostu nie ma jeszcze wcześniejszych, tylko wiesz, no... Łatwiej ci jest znaleźć coś po bitwie pod Grunwaldem, znaczy dobrze, po bitwach z I wojny światowej jest łatwiej znaleźć niż po bitwie pod Grunwaldem, łatwiej niż po, no że tak powiem, no wojnach tak, tam peloponeskich, czy coś tam, no a co było i tak dalej, prawda? A wyobraźcie sobie, że te gadżety
właśnie z epoki głębokiego paleolitu, również istniały niefunkcjonalne. Czyli właśnie, pięknie obrobione fragmenty miękkiego kamienia, który się do niczego nie nadawał. Te takie piękne, te właśnie liściowate kształty. W idealnych kształtach, jak również z rogów. Z rogów, z kości, z kamienia, one są... Czyli coś, co już w tym momencie ma tylko i wyłącznie śladowe zastosowania funkcjonalne. Mhm. No, jako przycisk na biurko, ile mieli biurka. No dobra, na kamień. No dobra, na ziemię przycisk, no, żeby skóra nie fruwała. Więc, albo obiad się nie rozbiegł, no cokolwiek. No, badacze spekulują, że to z powodów jakby socjoreligijnych. A, no dobrze, to się tak ładnie w nauce nazywa. Mówiąc krótko, funkcje sakralne. Ciągle mówimy o głębokości kilkuset lat. Tysięcy lat. Średnio. I tutaj jest ciekawostka pewna, która też może mieć na to wpływ, na taką interpretację. Sima de los Huesos w Hiszpanii Północnej, jama kości. Tam znaleziono świetnie zachowane kości. Jak się okazuje, Neandertalczyków, były do tej wątpliwości. No i z Denisowiańczykiem, który się zapomniał. Tak? Nie. To wszystko były szkielety neandertalskie. 30 jest całych, ale kilka miało w niedalekiej przeszłości denisowiańskiego przodka. O tym możemy zaraz, to denisowianin. No i jeszcze inna odmiana człowieka. I co tam też było? Tam był wrzucony właśnie piękny taki handaks, to narzędzie bifacjalne. Jedno jedyne nieużywane, czerwono-żółte z kwarcytu. Nieużywane. Masz zbiorowisko kości zdeponowanych w jamie. Wrzucone. Narzędzie nieużywane, szczególnej urody, z dużą pieczołowitością. A mówiliśmy, że te 400, ponad 400 tysięcy lat? 430 tysięcy. 4 to brzmi. Prawda? Tutaj no, słuchajcie, bo jaskinie były w malowidłach, tak? Ale malowali. Te 40 tysięcy. Niecałe nawet. Spokojnie. Nawet my jesteśmy przy innym gatunku człowieka. Ojejku. My jesteśmy gatunki do tyłu. Wtedy jeszcze nie było homo sapiens. My mówimy o kulturze, o ciągłości kultury, ja która idzie przez gatunki. To ja sobie która nie jeszcze wtedy nie było jeszcze homo sapiens. Prawda? I tu jest clue. I tu już badacze się zastanawiają o to narzędzie bifacjalne, to piękne, tak? Że lepiej. Już mieli. Były wilgotne, cudownej urody. To w Sima de los Huesos. I takie się zachowało? Jak tak, wilgotne. Tak. Tam kopane się razem z kośmi. Świetnie w tej jamie wszystko zachowało. Mhm. I tu się zatrzymamy, aby pozostawić naszą opowieść zwartą. Ponieważ rozmowa popłynęła w, nie da się ukryć, atrakcyjne dygresje, jak w rękopisie znalezionym w Saragosie. Z tego spotkania przy ognisku będą jeszcze co najmniej 2 filmy. Szczerze je polecamy, ponieważ tematy naprawdę ciekawe. Link do kanału CJ jest pod tym materiałem. I do następnego razu. Pa, pa!